Piotr i Jan wracają z więzienia i bardzo wymowna jest reakcja Kościoła na ich powrót. Spotkało ich prześladowanie. Stali się przedmiotem gróźb, trudnych pytań i za cud uzdrowienia człowieka kulawego dostali w nagrodę odrzucenie, więzienie i zostali zmarginalizowani przez społeczeństwo, przez tą społeczność. Jaka jest reakcja? Nie ma użalania się, nie ma skargi, co to się dzieje, dlaczego tak nas traktują. Pierwszą i jedyną reakcją jest modlitwa. Wszyscy zaczynają się modlić i mało tego, zaczynają od uwielbienia Pana Boga. Boże, który jesteś wszechmocny, który stworzyłeś cały wszechświat. Potem odwołują się do swojego dziedzictwa, to byli Żydzi, mówią: Panie, Ty ustami Twojego sługi, a naszego ojca Dawida pytasz, dlaczego burzą się narody, dlaczego ludy knują daremne zamysły, dlaczego powstają królowie i książęta przeciw Twojemu pomazańcowi. I po tym nawiązaniu do Starego Testamentu mówią tak: rzeczywiście popatrz, Panie, jak bardzo nam grożą. I ich prośba jest następująca: spraw, żebyśmy z odwagą głosili Twoje słowo. I tu jest bardzo ważny moment tej modlitwy. Nie mówią: spraw, żeby nas nie prześladowali, żeby nagle wszyscy przyjęli Ewangelię. Mówią: nie, daj nam męstwo, żebyśmy odważnie głosili Twoje słowo. To tak byśmy się mieli modlić: Panie, spraw, żebyśmy nie mieli w życiu żadnych problemów, żeby nam się wszystko układało według naszej myśli, żeby nam wszystko szło jak po maśle. Nie. Ta modlitwa powinna brzmieć tak: Panie, spraw, żebym odważnie potrafił rozwiązywać problemy. Tak się modli pierwszy Kościół. I dalej drugie zdanie tej modlitwy: a Ty wyciągnij swoją prawicę i pokaż znaki i cuda. A więc my będziemy, prosimy Cię o odwagę, a Ty wyciągnij swoją prawicę, bo moc, siła i oparcie jest tylko w Tobie, Panie Boże. I teraz co się okazuje? Pan Bóg natychmiast odpowiedział na tę modlitwę. Dał znak. Miejsce, w którym się znajdowali, całe zadrżało. Nastąpiło takie małe jakby trzęsienie ziemi i potem zaraz kolejne dwa dary, które wyprosili na tej modlitwie, otrzymali Ducha Świętego, zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli odważnie głosić Słowo Boże. Czy zdarzyło nam się kiedyś, możemy się podzielić w komentarzach, że miejsce, w którym byliśmy w czasie modlitwy, zadrżało? Czy wieczorem w sypialni nasz pokój zaczął się trząść, czy szafy się trzęsły, krzesła? Ja czegoś takiego nie przeżyłem nigdy na modlitwie. Może jeszcze kiedyś przeżyję, ale na pewno moje serce zadrżało. I to nieraz na modlitwie, to nieraz bardzo mocno. Moi drodzy, jesteśmy po Dniu Miłosierdzia, po Święcie Miłosierdzia. Wczoraj o godzinie 15 otworzyłem sobie, na chybił trafił dzienniczek siostry Faustyny. Otworzyło mi się na punkcie 143, warto go dzisiaj przeczytać. Niesamowita rzecz. Faustyna mówi tak: chciałam się trwożyć i niepokoić, ale nie potrafiłam. Pan dał mi taki pokój, że nie potrafiłam się trwożyć i martwić, niepokoić. Skąd ten pokój? Otóż siostra pisze w tym punkcie 143, że zaczęła wątpić i zastanawiać się, czy to wszystko, co pisze, nie jest tylko złudzeniem. Czy to rzeczywiście Pan Jezus do niej mówi, czy tylko tak się jej wydaje. I mówi: otrzymałam znak. Jezus mi powiedział: otrzymasz znak. Będziesz się chciała niepokoić, a nie będziesz potrafić się niepokoić i martwić. I dostała taki pokój, że mimo tego, że bardzo chciała się niepokoić i tworzyć, nie potrafiła. Taki dar otrzymać, no to jest no wielka łaska, niesamowite szczęście. Moi kochani, to wszystko jest w zasięgu naszej modlitwy. Może pokój nie zadrży, bo byłoby to niebezpieczne, jeden by się wystraszył, ale zadrży serce i przyjdzie pokój serca. Taki pokój, że nawet będziemy chcieli się niepokoić, a nie będziemy potrafili. Takiego pokoju
życzę wszystkim na ten dzisiejszy wieczór. Niech Pan was błogosławi. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.